umieram przez to, że się paliło tam w środku. Oho! Blisko rakieta była. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w Parku Jurajskim. Mamy normalnie tutaj ogrodzenie, które broni nas przed tym, żeby... Czemu to się otworzyło samo z siebie? Żeby ten wielki dinozaur stąd po prostu nie mógł uciec! Co? Wydostał się, wydostał się! Co to jest? Jakieś inne dinozaury! Musimy uciekać jak najszybciej! Dobra, Screamy, uciekaj, 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 uciekaj! To jest straszne, ale też cudowne do patrzenia! Zobaczcie, jak ono rozwala te drzewa! Ale przy okazji wam powiem o nowych broniach. Jak nas dinozaur goni, możemy przy okazji przypomnieć o nowych broniach. Mamy wyrzutnie takich pił, można powiedzieć, które po prostu przecinają wszystko na swojej drodze. Tylko niektórych dinozaurów nie da się przecinać, ale zobaczcie, jak to serio może nawet fajnie działać, a ten dinozaur się przebija przez wszystko. Zobaczmy, jak to działa na tego dinozaura. Czy mamy jakiekolwiek szanse, żeby się go pozbyć, używając tej broni? Da się go pozbyć, tylko to nie robi damage'a praktycznie. To jest beznadziejne. Ale nie podoba mi się fakt, że on ucieka z tej klatki. Musimy to jakoś zamknąć nieco bardziej. Jakoś nieco bardziej to przymocować. Poczekajcie, zaraz wracam, ja to poprawię, nie? Zbudowałem ochronę idealną. No teraz nie ma szans, żeby on się przebił przez to. Zobaczcie, że to wystarczyło dotknąć czegokolwiek tutaj. To się już zawala samo z siebie. Więc to jest serio beznadziejna ochrona. Mamy teraz ochronę idealną. Zobaczcie sami, że on się przez to nie powinien, przebić. Robiłem to jakieś 10 minut, on się przebił przez to w sekundę. To jest żałosne. Zobaczmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy sobie stali na drzewie. Czy oni by próbowali nas rzeczywiście zaatakować stąd, bo się patrzą na obecną chwilę. O. Okej. Dinozaur nie żyje. Ale jakby to powiedzieć, czas dinozaurów się oczywiście skończył. I teraz jest czas na coś takiego, jak oczywiście przetestowanie, czy te barierki, które mają 10 tysięcy voltów. Zobaczcie, co się z nim stało w ogóle. Zatrzymają naszego mutanta oczywiście z poprzedniego odcinka. Czy będziemy mogli zatrzymać go jakoś? Rozwalił całkowicie to. Przy okazji też siebie wywalił, więc można go uznać za pokonanego, bo on wstać nie może sam. A tu są dilfozaury, które go mogą gryźć w tym czasie. Chociaż co? Wstał! Jakimś cudem wstał! Najgorsze jest to, że zobaczcie, on tak samo bez problemu będzie przechodzić przez te drzewa. Bez problemu przepychać te drzewa. Jak to super wygląda, jak te drzewa po prostu się tak śmiesznie zawalają przez to, że on sobie tutaj chodzi. Da. Dinozaur nas zjadł. Dinozaury, mówiłem, że powinny stąd spadać. Mamy asteroidę nadlatującą. Mam nadzieję, że on się nie uszkodzi. Jakoś bardzo stoi niewzruszony. Co jak w niego palniemy taką asteroidą? Zwłaszcza z tej strony. No na pewno dość mocno. Dość mocno ucierpi, a nie spodziewałem się, że aż tak mocno. Przecież te asteroidy są świetne, czemu ja ich nie używałem wcześniej, bo zobaczcie, kto niszczy dosłownie wszystko. Mówiąc wszystko, to dosłownie wszystko na swojej drodze. Ale mamy jeszcze lepszą rzecz, ponieważ mamy też coś takiego jak, uwaga, mały Armagedon, który może się pozbyć, zobaczcie, wszystkich dinozaurów, które się tutaj znajdują dosłownie w chwilę. Zobaczmy, jak dużego farta ma ten dinozaur, który jest tutaj schowany. Ale tu się naprawdę źle dzieje. Zobaczcie, ile tych asteroid leci z każdej możliwej strony. Ziomeczku, ty dostaniesz kiedyś tą asteroidą, czy nie? Bo możemy to oczywiście zmienić, żeby więcej asteroid leciało tutaj. Co? Co się dzieje? Nie, nie, nie aż tak. Nie. Co się stało? Przepraszam. Nie aż tyle.
Widzę tylko swój młotek! Tu jest tak źle! Tu jest tak źle! Już rozumiem, jak wyginęły dinozaury. Nie musicie mi tego udowadniać jeszcze bardziej. Dobrze, że ta ziemia nie mogła się niszczyć, bo to byłaby serio tragedia. No. Tak wyginęły dinozaury, dziękuję bardzo. Mamy też kompletnie nową mapę i to oryginalną mapę w Teardown. Nowy update wyszedł. Otóż zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy ogromną mapę, którą stworzyli twórcy gry. Czy to się rusza? Oni zawsze robią serio tak dobrze mapy i zobaczcie sami, że to jest rzeczywiście fajnie zrobione. Co to jest? Czy to jest klatka? Przecież się... Grzesiu, słuchaj, znalazłem dla ciebie nowy dom, zobacz, proszę bardzo, jest cudowny, zobaczcie, mieści się tu rzeczywiście, razem z tym ptakiem, czy co to w ogóle jest, i się kręci przy okazji, niech się kręci, będzie mieć niezłą zabawę przynajmniej. Ogólnie zniszczyłem spód tego i to się ruszyło, zobaczcie, co, to całe się rusza, ja to całe mogę podnieść, a... Przepraszam. Przecież to wygląda jak teraz jakiś statek kosmiczny. Zobaczcie sami. Weźmy to, zabierzmy. Ale Grzesiu, rzeczywiście tu się... Grzesiu? Grzesiu? Nie! Przecież ja to mocno rzuciłem. Jakim cudem to wróciło? Co tu się dzieje? Coś przyciągało to w jakiś sposób? Czy Grzesiu? Czy Grzesiu żyje? Nie wygląda to zbyt dobrze. To kompletnie nie wygląda. Asteroidy włączyłem! Nie! Przepraszam! Przechodząc dalej, mamy ogólnie 100 ścian. 100 ścian? 100 drewnianych ścian? Poczekajcie chwilę. To mi nie wygląda na 100 ścian. Ktoś tu się pomylił, dając, nie wiem, 10 tysięcy tych ścian, czy o co tu chodzi? 100 ścian to jest odtąd, nie wiem, dotąd, a nie, że takie coś. Co to ma być w ogóle? Okej, spoko. Przez 2000 drewnianych ścian też można się przebić, czemu nie? Nie wiem, czym mamy się przebić. Co prawda czołg pewnie będzie sobie jechać i nie będzie do zatrzymania, ale mimo wszystko to jest mega niemożliwe. Zobaczcie, czołg się po prostu wywalił i to już można uznać za przegraną. Pewnie nawet jak rzucę tym czołgiem, to on się nie przebije przez 100 ścian. A co dopiero 1000 lub 2000? Ale dobrze, pozbądźmy się tych przedmiotów tutaj. Zabierzmy też to, zabierzmy też to, bo to są same jakieś słabe auta. Musimy tu wziąć coś od razu konkretnego. Mamy coś takiego, to może się idealnie nadawać do przebicia się przez wszystko. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo zobaczcie, ten laser jest przepotężny i będziemy mogli dzięki temu jechać i przebijać się dużo łatwiej. Tak mi się... Czy ja się palę? Czy ja się palę? Przez to, że to drewno się pali, ja też się pa... Umarłem. W sumie to jest mądre, bo żeby się przebić przez 1000-2000 ścian, wystarczy je podpalić. I tak naprawdę to jest wszystko. Ale zobaczcie, że to przejeżdża i się nie zatrzymuje ani trochę. I przejedziemy przez wszystkie... ściany. Ale już pomijając tamtą ścianę całą, zobaczcie, dzięki tej ciężarówce tutaj możemy walczyć z tym potworem i tu nawet na luzie. Nie ma żadnego problemu, żeby go pokonać. Ale nie używajmy tej broni. Zabierzmy, zrespmy nowego. Zobaczmy, czy będzie nas w stanie pokonać, nawet jak będziemy stali w miejscu. Chociażby. On sobie stoi po prostu. Ale tak jak mówiłem, mamy też inne bronie. Nie wiem jakie, szczerze mówiąc. To były rakiety na przykład, które go też całkowicie rozwaliły. Ale teraz mamy konkretniejszego przeciwnika, ponieważ mamy mecha, który w nas
strzela! Okej, teraz mamy niebezpiecznego przeciwnika. Trzeba serio się postarać, żeby z nim wygrać, dostał laserem! Okej, teraz ma problem, teraz ma serio problem. Rakietami go jeszcze ostrzelimy, dostał domek. Jeszcze raz rakietami go ostrzelimy, zobaczcie, on już nie wie, co się dzieje. Kompletnie nie wie, co się dzieje. A ja tymi rakietami nie trafiam. Ziemeczku, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? O, zatrzymał się. No, chyba chciał się obrócić do nas, ale mu to średnio wychodzi. Dobijmy go jakąś rakietą. Ale to jest cudowne po prostu. No i zobaczcie, nasz mech no nie wygląda zbyt dobrze. Ale mamy jeszcze lepszego mecha. Mamy mecha, który ma rakiety. I teraz może być rzeczywiście problem, żeby z nim wygrać. Oczywiście nie będziemy używać tych najmocniejszych broni, żeby nie było. Używamy rakiet. Halo. Halo, ziomeczku. Dostał i się zepsuł praktycznie już na sam start. Czy on w nas strzela w nas! Strzela w nas! Dobra, trzeba rzeczywiście się teraz postarać, bo rozwala te domy wokół. Zobaczcie, domek z Minecrafta przenosi. Obrócił. O nie, zakopaliśmy się. Umieram przez to, że się paliło tam w środku. Oho! Blisko rakieta była. Dobra, mamy problem rzeczywiście. Nasz pojazd się zakopał, on nawala tutaj jakimiś rakietami. Dobra, trzeba to taktycznie zrobić. Trzeba to taktycznie zrobić. Schowamy się za kościół. Jako, że jesteśmy zbyt silni, możemy tym kościołem w niego rzucić. No i wybuch. Nawet nie rzuciłem kościołem w niego. Zobaczył, że podniosłem kościół, to stwierdził, że on wychodzi, nie? On ma po prostu dość. Bo jakbym rzucił w niego domem, to zobaczmy, czy on się zepsuje od tego domu. Zobaczcie, że mu się nic w sumie nie stało. A cały dom się rozwalił. Ała! Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa, pa.